Cześć, witam. Właściwie nie wiem, dlaczego wpadłem na pomysł zrobienia tego filmu, natomiast chciałbym Wam pokazać, jaka jest możliwość lotu IFR-em, VFR-em po Europie. I dzisiaj mamy w planach lot z Poznania na Lofoty, bardzo piękną część Norwegii, można by powiedzieć bajeczną, która składa się z wielu wysepek połączonych jedną drogą na samej północy, już właściwie za kołem podbiegunowym. Więc jeśli macie ochotę, to zapraszam. Zatankowaliśmy Afgaz. Afgaz dosyć prosto się tankuje. Tutaj jest sama obsługa. Tu jest budka, gdzie wkładacie kartę i możemy dalej lecieć. Jest Afgaz, jest Jetta. I śmiało można lecieć na... I rządzimy, bo mamy dyszla. Mamy dyszla.
pamiętajcie o tym, że jeśli kiedykolwiek będziecie się wybierać na jakąkolwiek wyprawę, szczególnie do Norwegii, to bez karty BP lub Shella nie zanankujecie. Właśnie w górę. Okazało się, że udało się nam jakoś zatankować i przylecieć. Norwegowie to bardzo sympatyczni ludzie i nam pomogli. Jesteśmy już w Svolvær. Ciepłym. Ciepłym.
na Borholmie i kazali nam pójść na wieżę do pokoju i zapłacić. A jeżeli zgłosiliśmy się po stronę na Orto, otrzymaliśmy z informacji. A jeszcze przed chwilą wyjechał to portu, nikogo konkretnie nie było, przyszedł mailem faktura przed wylotem do zapłaty i nawet nikogo nie musieliśmy prosić, nikogo nie musieliśmy oglądać. To tak. A to stwierdzili, że nic o nas nie wiedzą. Co kraj do obyczaj, a trzeba się tego nauczyć.